Cześć Wam! Znajdujemy się dzisiaj w kompleksie Concordia. Jesteśmy w Kamiennej Górze. Kompleks Concordia. Dawna, nazistowska, niemiecka, podziemna fabryka zbrojeniowa. Tutaj, w podziemiach, kilka pięter w dół, Niemcy produkowali amunicję. Mówi się również, że produkowano karabiny maszynowe. Cały obszar ma rozmiar 70 hektarów. To bardzo rozległy teren. Zobaczymy, ile uda nam się dzisiaj zobaczyć. Druga nazwa tego obiektu powojenna, która tutaj do niego przylgła, to jest Ruski Las. Dlaczego? Po 1945 roku na teren Concordii przybywa wojsko sowieckie i stacjonuje tutaj do 1949 roku. Czego tu szukali? Mówi się, że próbowali się dostać do podziemnych hal, które tutaj są, zatopione. Zobaczymy, co dzisiaj nam się uda z tego zobaczyć. Znajdujemy się prawdopodobnie w jednym z magazynów, w którym była składowana już gotowa amunicja. Mówi się o pociskach do moździerzy. Zobaczcie, jaka jest grubość ścianek działowych. To jest zastanawiające. To jest około 1,50 m, 1,40 m grubość takiego muru, ścianki działowej. Wnętrze płytkie, latarki nie ma sensu odpalać. Jest to końcówka już. Tu po lewej stronie prawdopodobnie to szło gdzieś tu pod drogę, bo zaraz za tym idzie droga. Jest to w tej chwili zawalone. Bardzo delikatny strop, który stanowił jednocześnie na pewno podłogę, bo prawdopodobnie magazyn miał jeszcze jedno piętro, które się nie zachowało niestety. W kompleksie Concordia pracowało 9000 jeńców wojennych, więźniów obozów Gross-Rosen. Być może uda nam się trafić, bo tutaj przy Concordii jest też zbiorowa mogiła tych ludzi. Nie wiem, czy uda nam się tam dotrzeć, bo teren, tak jak mówię, jest bardzo rozległy. I tak na dobrą sprawę kluczymy. Zobaczymy, ile uda nam się zobaczyć. Rosjanie, gdy tutaj przybyli, zbierali broń z całego Dolnego Śląska i tutaj zwozili. Niewybuchy wszelkiej maści. Potem następnie je detonowali. Sposób detonacji, unieszkodliwiania tej amunicji, tych niewypałów był dosyć taki kulawy, że tak powiem, bo część po prostu w momencie eksplozji wylatywała w powietrze niekontrolowanie i do tej pory gdzieś tu zalega. Były przypadki, że ktoś po prostu na taki wybuch się natknął i po prostu nie przeżył tego. Miejsce niebezpieczne, nie polecam Wam Ruskiego Lasu. Jest masa tutaj studzienek, różnych piwnic, zarośniętych mchem, trawami. Naprawdę można sobie zrobić krzywdę. Spacerując po byłej Concordii, co rusz napotykamy się na relikty z tamtych czasów. Jakaś studnia. Nie wiadomo do czego prowadząca. Podejrzewam, że nie jest to odwodnienie. Podejrzewam, że nie jest to odwodnienie. Przypominam, praca, produkcja amunicji miała się odbywać kilka pięter pod ziemią. Niemcy mieli do tego celu wykorzystać też stare sztolnie, stare sztolnie węgla kamiennego. Przed nami kolejna studnia z rurą odchodzącą w bok, rurą kamionkową. Głębokość około 3 metrów. Przypomnę, że znajdujemy się na byłej fabryce amunicji, więc teren był wyjątkowo strzeżony. Wszędzie były wystawione posterunki, wszędzie chodziły patrole. Miejsce tajne. Tu teoretycznie moglibyśmy zejść i zobaczyć, co tu jest. Jesteśmy już w środku tej studni, nazwijmy ją umownie. Mamy tutaj metalowe takie schodki, po których możemy zejść, takie klamry. Jesteśmy na głębokości około 3,5 metra od stropu, znaczy od powierzchni. Gdy kucniemy niestety dalszą drogę, przegradza nam coś, co wygląda na ścianę ceglaną. I widzimy wyraźnie, że gdzieś tam dalej, zalane wodą, są jakieś podziemia. Ale to nie wszystko. Widzimy też, że chodnik biegnie dalej. Dziwne to rozwiązanie. Nie wiem, jaki miało sens. Takie metalowe szyny w poprzek i to idzie pod drogą. Może to jest zwykłe odwodnienie, a może nie. I co odwadniało? Pytanie za 100 punktów. Nie wiem, co byśmy tam zobaczyli. Ja tego nie zobaczę, jedynie wy. Postaram się przyświecić i kamerę jakoś bokiem dam, bo inaczej nie mogę. Powiedz, czy tam coś widać, czy nie. Chodnik na jakieś 20-30 cm. W domu zobaczę, co widzę, bo nie widzę. Tylko kamerę tam byłem w stanie wpuścić. Idziemy na powierzchnię. I co, i mamy jakiś zbiornik. Zbiornik długi na jakieś 15 metrów z wylotem na wierzch, na powierzchnię. Słabe oświetlenie, bo latarkę wziąłem słabą. Mam nadzieję, że coś widać. Zalana, woda śmierdząca. Dochodzimy do wypłaszczonego terenu, jakiegoś placu, miejsca składowania czegoś. Zwróćcie uwagę, to jest papa lub resztki asfaltu. Być może stoimy na jakiejś budowli. Może są tu podziemia, może jest to również podziemny magazyn. Cały kompleks Concordia jest poszatkowany i w poprzek, i wzdłuż drogami. To oczywiste. Ale warto też wspomnieć, że do kompleksu Concordia podciągnięta została bocznica kolejowa, którą sukcesywnie kursował pociąg odwożący i wywożący odpowiedni asortyment. Bocznica kolejowa stąd, z Concordii, prowadziła do odległej stąd Kamiennej Góry, jakieś 3 km, 3-4 km, bo jesteśmy w okolicach Antonówki, to jest powiedzmy osiedle Kamiennej Góry, takie peryferia. Także znaczenie widać, ten obiekt miał ogromne, kolosalne. No, był to obiekt strategiczny. Stoimy na takim dziwnym nasypie, sztucznie utworzonym bez wątpienia. On idzie w taki róg, tu gdzie stoję się rozszerza, po czym tam do drogi staje się już normalną platformą, na której, która mogła stanowić tak naprawdę jakiś plac, w którym mogły być składowane na przykład te pociski, bo mówi się również, że pociski gotowe, już wyprodukowane, były również składowane pod namiotami wojskowymi, oczywiście nie takimi jak my kupujemy teraz. Tam jest kolejne takie wypłaszczenie, przewyższenie takie. Wygląda to troszkę jak taka warpa, hałda górnicza, ale hałdą to nie jest, co nie zmienia faktu, że są tu sztolnie. Jest tu sztolnia jedna, kilkudziesięciometrowa. Być może uda mi się do niej trafić. Natomiast cały teren, jak widzimy, jest bardzo mocno przeobrażony. To nie jest naturalna forma. Miejsce niezwykłe, miejsce ciekawe, miejsce pełne tajemnic. I miejsce nie do końca zbadane. Nie wiemy do tej pory, czy owe legendarne kilkupiętrowe podziemia istnieją. Z relacji świadków wynika, że do pracy zjeżdżali windą kilka pięter. To daje do myślenia. Jak bardzo wiarygodni są ci świadkowie, nie mnie to oceniać, ale w literaturze można się spotkać z takimi stwierdzeniami. Idziemy dalej. Ja do tej pory odżegnywałem się od zakupu gimbala, choćby takiego najtańszego, nie jest mi większy potrzebny. Bo do sztolni mi nie jest potrzebny, natomiast na takie wycieczki, jak staram się Was zabierać, to gdy idę, a mój chód to i nagrywanie z racji tego swojego chorego biodra, to wygląda tak, jakbym nakręcał to z pokładu pancernika Bismarcka, który ciężko pracuje gdzieś na falach Atlantyku. Dlatego muszę kupić jakiś gimbal, który by troszkę niwelował te moje powłóczyste ruchy. Kolejne wypłaszczenia terenu. Dziwne hałdy, przypominające hałdy górnicze. Ale tak naprawdę nie wiemy, do czego to służyć mogło. miejsce, gdzie miał stać magazyn lub budynek. Albo stał. Przypomnę, być może o tym nie mówiłem, fabryka amunicji nie była w pełni gotowa. Jej moce produkcyjne nie były na najwyższych obrotach. To był okres rozbudowy kopalni, rozbudowy fabryki. Nie została nigdy w pełni ukończona. Dziwne hałdy z urobkiem, w każdym razie z jakąś bardzo sypką skałą. Tutaj widzimy, dochodzimy do jakiegoś stawu. Jakie zadanie miał pełnić? Czy było to względy bezpieczeństwa, staw przeciwpożarowy? Zbiornik przeciwpożarowy, czy może potrzebny do produkcji. Jest w formie prostokąta, kwadratu, nie jest to naturalne. Mijamy ten stawik. Przed nami jest ta sztucznie utworzona pryzma Ziemi. Trochę dla mnie to jest dziwne, bo przecież samoloty alianckie, szpiegowskie mogły takie charakterystyczne, nienaturalne cechy charakteru danego terenu łatwo wykryć, więc no dziwne to dla mnie było. Pamiętajmy, że przecież drzewa, które tutaj nas w tej chwili otaczają, to są drzewa już powojenne w większości. Prawdopodobnie teren nie był tak zalesiony, jak ma to miejsce teraz. Dochodzimy do kolejnego stawu. W środku niczego, w środku lasu. Prawdopodobnie jesteśmy w miejscu tutaj, gdzie szła tędy kolej, gdzie jeździły pociągi. Teren na całej linii jest prosty, na dużym obszarze. Te drzewa, które tu widzicie, wiadomo, to są drzewa, które już urosły po wojnie. Ale taka jest moja hipoteza, tylko moja, powtarzam. Ale tak by to wyglądało. Nie wiem, czy to będzie widać. Stoję na takim usypanym wale ziemnym, ciągnącym się het daleko. Cały teren wokół mamy płaski. Mamy tylko taki wał ziemny idący pod dużym łukiem w lewo. Po prawej stronie teren jest już normalny. W jakim celu zbudowany został taki wał? Czy tu górą mogła biegnąć też kolejka? Pytania bez odpowiedzi. A może ten wał był niczym innym jak osłoną w razie eksplozji? Miał być takim chwytaczem fali uderzeniowej, przechwytującym. Miał osłaniać obiekty znajdujące się budynki dalej, po prawej stronie. Tak sobie głośno myślę. Nie wiem, czy to będzie widoczne na telefonie. Ta kropeczka, to jesteśmy my. jesteśmy w całym tym ruskim lesie. Na mapie, oglądając to, wydaje się, że tu nie ma nic niezwykłego. Dopiero niezwykłości pojawiają się w momencie, kiedy dodamy rzeźbę terenu. Nagle się okazuje, że tu, gdzie jesteśmy, mamy różne struktury nienaturalne. Tu byliśmy, tu przechodziliśmy. Tutaj, te dwa ostatnie, to pokazywałem wam te jeziorka zalane. My jesteśmy tutaj. Chciałbym jeszcze dzisiaj dojść do tych obiektów tutaj. Jest już 14 godzina, nie wiem, czy mi się uda. Teren jest naprawdę spory. Ale chciałem wam tylko pokazać, widzicie, jak to wygląda, gdy się użyje cieniowania. Jak mamy przeobrażony teren. Na całości. Tu również chciałem dzisiaj dotrzeć, nie wiem, czy mi się uda. W tym miejscu. To jest to miejsce, w którym schodziłem do tego zalanego zbiornika. To jest to. To tak pokrótce. Pod tym sztucznym nasypem mamy przepływ wodny. Wielki, ponadmetrowej szerokości średnicy. Okręgi się już częściowo obwaliły. Ale mimo wszystko one są jeszcze oblane betonem. Tu mamy charakterystyczną warpę, hałdę, na którą to sypywano urobek, gdy drążono sztolnie. W tym przypadku po drugiej stronie drogi mamy coś na kształt małego łomiku, natomiast po samej sztolni śladu nie ma. Ale czy na pewno, czy nie jest zasypana, czy ciekawe, ktoś się tym tematem zajął. Bo to, że to jest urobek i że to jest warpa, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Powiem więcej, tu są jakieś ceglane fundamenty. Gdzie my jesteśmy dokładnie? Jesteśmy gdzieś na końcu lasu. Deszcz jeszcze się rozpadał. Robi się już bardzo późno. Widzimy, że tu są fragmenty muru. Tam podobnie. A tam jest warpa. Czy może jest tu szyb, który jest teraz zabezpieczony, który prowadzi do tych podziemnych kompleksów? Pytania bez odpowiedzi. Czy ja tutaj szerzę herezję? Nie, zadaję pytania. Warpa, o której wam mówiłem, i ta domniemana sztolnia jest tutaj. To jest to miejsce, gdzie jest być może sztolnia i jest ta warpa po drugiej stronie drogi. Będziemy szli dalej tutaj, wzdłuż takich wybrań skalnych, w których coś miało być lub było. Tego nie wiemy. Tak sytuacja wygląda. Właśnie jestem po małym deszczu. Pogoda się zmieniła. A ja sobie dalej łażę. Nie filmuję tego wszystkiego, żeby was po prostu nie zanudzać. Ale tak sobie idę i tak sobie myślę. Zobaczcie, to jest wszystko. Dosłownie każdy cal ziemi jest przeobrażony. Wszystko pod kątem budowania fabryki amunicji. To są całe obszary, całe hektary gruntu, który został przeobrażony. Tu też. Mamy jakieś wjazdy, po kolei. Muszę trochę pospieszyć się, bo już się zaczyna robić ciemno. Zobaczcie. Nie wiem, czy na kamerze to będzie widoczne, ale dosłownie każdy cal ziemi jest przeobrażony. Studnie, studzienki. Jest tego naprawdę dużo. Powiem, że temat Konkordii, niektórzy mówią na ten projekt Concordia, nazywany ruskim lasem, projekt... Krótko mówiąc, historia całej fabryki amunicji tutaj, w Kamiennej Górze. W takim przysiłku, jakbyśmy powiedzieli, Antonówka jest 100 razy ciekawsza, według mnie, niż Riese. Riese, które już tak naprawdę zostało złażone, przekopane, a dalej nic nie wiemy, co tam jest, nie mamy dokumentów. Podobnie jest tutaj, też nie mamy dokumentów, nie ma dokumentacji, nie ma projektów, a może jest, tylko my o tym nie wiemy. W każdym razie, no, pobudzają wyobraźnię te kilkupiętrowe, prowadzące w dół podziemia, gdzieś hale produkcyjne, które teraz są obecnie zalane. Pobudza to wyobraźnię. Mało znany temat ruskiego lasu. Jak widzicie, powoli już zmierzch nastaje. Ja dalej nie odpuszczam. Spaceruję, chodzę, zdjęcia sobie robię. Nie zanudzam was tym wszystkim. Wszędzie mamy jakieś ceglane konstrukcje, studzienki. Nie wiadomo do czego prowadzące. Ktoś tu próbował chyba robić podkop pod tą studzienkę, widać. Samochodu nie ukradli. To najważniejsze. Kluczyki są? Są. Okej. No cóż, taki to był typ wycieczki. Z racji tego, że nie mogę szybko chodzić, zajęło mi to dużo czasu, obejście całego, nie całego, błąd, wróć. Przeszedłem może jakieś 60% lasu i nie natknąłem się na rzecz, o którą mi chodziło. Jest tam początkowy fragment sztolni, kilkudziesięciometrowy, chciałem go zobaczyć. Niestety nie udało się. Może tu jeszcze wrócimy. Mniej więcej, ja was nie zanudzałem jakimiś tam studzienkami, co rusz i tak dalej. Generalnie nie ma tam obiektów dużych, naziemnych, typu, nie wiem, siłownia, tak jak mamy na tym, na kompleksach Riese czy kasyno. Ale ja mówię, no perspektywa tego, że Z relacji wynika, że mamy do czynienia z podziemnym kompleksem, z podziemnymi halami. To daje do myślenia, to pobudza wyobraźnię. Dobra, trzymajcie się.